serdecznie w inauguracyjnym wydaniu wiadomości Szkoleń Telewizji Internetowej Gimnazjum Fryznym. Gimba News TV. Witają Was Izabela Kowaliło i Martin Miedziak. Nasza szkoła telewizja prowadzona jest przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, biorących udział w projekcie edukacyjnym pod tytułem Gimba News TV. Pomysł na utworzenie szkoły telewizji narodził się w ubiegłym roku, ale dopiero teraz podjęliśmy wyzwanie i zmierzyliśmy się z tworzeniem relacji prasowych i materiałów filmowych z imprez szkolnych oraz środowiskowych. Zapraszamy do obejrzenia wiadomości. Uczniowie naszej szkoły to ludzie bardzo zdolni. Biorą aktywny udział w wszelkiego rodzaju konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych. O ostatnich sukcesach naszych kolegów opowie nasz specjalny reporter Bartosz Huchla. Witam serdecznie wszystkich gimnazjalistów i mieszkańców gminy Chyżne. Jest z nami Klaudia Bator, uczestniczka 10. z kolei wojewódzkiego konkursu recytatorskiego prozy i poezji niemieckiej. Konkurs odbył się 22 marca 2016 roku w Centrum Dziedzictwa Kulturowego Informacji Turystycznej w Tyczynie. Nasza koleżanka Klaudia z klasy 3A wniosła sukces. Chciałabyś się na niej pochwalić? Tak, niech ludzie wiedzą, że w gimnazjum w Chyżnym są zdolni uczniowie. Ciekawi mi bardzo, jak dobierałaś sobie repertuar? Pani Walicka, której zresztą należą się podziękowania, znalazła wśród swoich zbiorów dwa wierszyki i po prostu powiedziała, naucz się, zobaczymy, poćwiczymy, jak wyjdzie, pojedziemy, żebyś to wydała. Konkurs miał zasięg wojewódzki, zatem z kim musiałaś rywalizować? No nie było łatwo. Była taka jedna uczestniczka, która wychowywała się od dziecka w Niemczech. No i wiadomo, jej akcent, wymowa były po prostu perfekcyjne i nie mogły się równać z pozostałymi uczestnikami, którzy no, nie wychowywali się niestety w Niemczech, ale mówiła, jeśli mogło się, bo ten utwór recytowała, mówiła to tak kompletnie bez patosu, bez uczucia i dano jej trzecie miejsce. Występ przed jurorami, a wspomnijmy, że stanowili między innymi pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego. To dla gimnazjalistki z niewielkiego gimnazjum Chyżne nie małe wyzwanie. Jakie masz sposoby na pokonanie tremy? Cóż, zawsze ją mam przed występem, ale mówię sobie, raz się żyje, wychodzę na scenę i daję z siebie wszystko po prostu 100%. Czy planujesz kontynuować w przyszłości swoją karierę? Tak, jeśli uda mi się szczęśliwie zdać maturę i ukończyć liceum, planuję zrobić studia germanistyczne. Dziękuję Ci za Twój występ. Życzę dalszych sukcesów. Specjalnie dla Was ze związkowego studium mówię dla Was Bartosz Kuchy. Wiele emocji w dniach 18, 19, 20 kwietnia przeżywali nasi trzecioklasiści, którzy zmierzyli się z egzaminem kończącym trzeci gimnazjalny obowiązkowy etap edukacji. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Punkty zdobyte na egzaminie będą miały wpływ na dalszą edukację. Trzydniowy maraton egzaminacyjny przeżywali równie mocno wychowawcy klas trzecich i nauczyciele przedmiotów, którzy trzymali kciuki ze swoich podopiecznych i życzliwymi uśmiechami dodawali motywy. 26 kwietnia w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chyżnem biskup Adam Szal namaścił czoła trzecioklasistów olejem krzyżma, dokonując sakramentu bierzmowania. Eleganckie koleżanki i eleganccy koledzy w otoczeniu najbliższych przyjęli sakrament, którego darem jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności. 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty koncert patriotyczny z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Prezentowały się całe klasy. Było pięknie, wzniośle i artystycznie. Uczniowie oraz nauczyciele nie kryli wzruszenia. Teraz oddaję głos naszemu reporterowi Bartoszowi, który miał okazję porozmawiać z pomysłodawczynią szkoły koncertu. Siemanko wszystkim gimnazjalistom i mieszkańcom gminy Chyżne. Nasza szkoła jak co roku organizuje koncerty patriotyczne z okazji różnych świąt narodowych. Jest z nami dzisiaj pani Barbara Starza, która jest nauczycielką historii i geografii w naszej szkole. Opowie nam, jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm. A więc jak powinien wyglądać nowoczesny patriotyzm? Dzisiaj ojczyzna nie wymaga od nas poświęcenia życia, zdrowia dla ratowania wolności, niepodległości. Dzisiaj każdy z nas żyje wygodnie, bezpiecznie, spokojnie, ale na pewno wszyscy czujemy się patriotami. I wy też, gdy bierzecie udział w akademiach szkolnych, przychodzicie pięknie ubrani, białe koszule, białe bluzki, kokardki biało-czerwone, nasze flagi, symbole narodowe. No to jest przejaw naszego patriotyzmu. Udział w takich spotkaniach, takich biesiadach patriotycznych.
gdy śpiewamy pieśni narodowe, te wojskowe, żołnierskie, z okazji święta 3 maja. To jest na pewno, zwłaszcza w waszym, tak, wykonaniu, czasami wyraz wielkiej odwagi, żeby wyjść na środek sali gimnastycznej i zaśpiewać z całą klasą piękną pieśń. Również gdy uczycie się historii, przygotowujecie się do lekcji, tak jak klasa 2, teraz poznajemy wspaniałe wydarzenia w naszych dziejach, wielkie bitwy XVII wieku, poznajecie naszych hetmanów, ich odwagę, ich doskonałość w dowodzeniu. Na pewno wtedy odczuwacie bliskość, tak, tych niekiedy nawet w środkach masowego przekazu, nie, za granicą, kiedy słyszy się polską mowę. Też, żeby nawet mówić ładnie po polsku, tak, dbać o piękno naszej mowy ojczystej. To też jest wyraz naszego codziennego patriotyzmu. To dziękuję za Pani głos. Ze specjalnego studia Gimba TV mówił dla Was Bartosz Huchla. Maj i czerwiec to miesiące wycieczkowe. Uczniowie klasy 3 A i 3 B wybrali się do Oświęcimia, a chętnie uczniowie pozostałych klas 1, 2 i 3 pojechali do parku rozrywki w Zatorze. Nasi fotoreporterzy towarzyszyli wycieczkowiczom do Zatoru. W bogato wyposażonym na parku z karuzelami, zjeżdżalniami, autodromem i wieloma innymi atrakcjami szaleństwu nie było końca. Zmęczeni tak wyczerpującym dniem, ale pełni wrażeń nasi wycieczkowicze wrócili do domu. Mam nadzieję, że zakupione w Zatorze i Oświęcimiu pamiątki będą przypominały wszystkim o wspaniałych i pouczających wycieczkach. 1 czerwca poznaliśmy wyniki konkursu na spot lub film pod tytułem Nałogo mówi mnie. Pierwsze miejsce zajęły uczennice klasy 3 A, Justyna Bogdan i Paulina Rybka. Na 2. i 3 miejscu uplasowały się duety z klasy 2 A, Barbara Walas i Wiktor Walas oraz Bartosz Huchla i Przemysław Czarnoga. Dodatkowo jury postanowiło wyróżnić film przygotowany przez chłopców z 2 C, Kamila Kamińskiego i Roberta Południaka. Nagrodę laureatom wręczała wójt gminy Hyżne, pani Krystyna Wojtyło. Nagrodzone filmy będziecie mogli obejrzeć w czasie zajęć z wychowawcą. A teraz łączymy się z naszym specjalnym reporterem Bartoszem Huchlą. Bartku, Bartku, oddajemy Ci głos. Siemanko wszystkim, witam gorąco Justynę Bogdan i Paulinę Rybkę w uczestnieniu konkursu na spod lub film z zakresu profilaktyki uzależnień. Dziewczyny, przyjmijcie moją gratulację i powiedzcie, skąd pomysł na film. A więc, to jest bardzo prosta odpowiedź, ponieważ zainspirowałyśmy się życiem, czyli tym, co nas otacza. Na przykład w życiu każdego z nas jest śmierć. Tutaj właśnie ukazaliśmy śmierć bardzo bliskiej osoby. Dziewczyna po prostu się załamała i odrzuciła pomoc swojej przyjaciółki, przez co jeszcze bardziej pogrążyła się w swoich problemach. I nie wolno odrzucać pomocy, którą nam oferują nauczyciele, bliscy, tylko trzeba dać sobie pomóc. Tak, i nie wolno się załamywać i nie wolno po prostu się pogrążać w nałogach. Z czym miałeś największy problem podczas nagrywania filmu? No to na pewno największy problem sprawiała koncentracja, bo ciężko nam się było zmobilizować do tego nagrywania. No i co chwilę coś się działo takiego, że nam przerywało to nagrywanie. No, ale jakoś dałyśmy radę, ale potem jak już tę scenę nagrałyśmy, to się okazało, że znowu źle trzymałyśmy aparat i znowu od nowa musiałaś niektóre sceny nagrywać, ale wszystko było w miarę porządku. Justyna, to nie jest Twój jedyny sukces. 7 kwietnia w pomniku zajęłaś 3 miejsce. Co to był za konkurs? Tak, był to konkurs międzyszkolny pod tytułem Młodzi Bohaterowie Literacy na Tropie. Mieliśmy za zadanie przeczytania 3 książek. Testament Bibliofila, Klub Włóczykijów oraz Ducha z Niewiadomic, obejrzeć ekranizację jednej z tej pozycji oraz zapoznać się z ich autorami. Lecz szczególne gratulacje należą się tutaj Karolinie Pietra z klasy 3 D, która to zajęła 1 miejsce. Dziewczyny, dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Kto wie, czy w przyszłości nie staniecie się następczyniami Agnieszki Holland ze specjalnego studia Gimba TV, mówił dla Was Bartosz Huchla. Zapraszamy do obejrzenia zwycięskiego filmu.
tak dobiegło końca nasze pierwsze inauguracyjne wydanie wiadomości Gimma News TV. Życzymy wszystkich udanych wakacji, zdrowych i bezpiecznych. Ponownie spotykamy się we wrześniu. Do zobaczenia.